Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu nagrywam taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. Mamy dzisiaj szósty odcinek tego cyklu. Chcę dzisiaj mówić na temat warowni samozachwytu. Zacznę od księgi Ezechiela, 28 rozdziału, 17 wersetu. Jest napisane tak: Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię. Ten fragment mówi o samym Lucyferze, mówi o upadku diabła, o tym, jak jeden z trzech archaniołów Boga, najpiękniejszy archanioł Lucyfer, sprzeniewierzył się Bogu, zbuntował się przeciwko Bogu i w wyniku tego odpadł od Boga. Dlaczego przeczytałem ten fragment? Dlatego, że warownia samozachwytu, ona jest ściśle związana z samym jakby centrum istoty szatana. Osobowość szatana to osobowość samozachwycająca się. To osobowość stricte egocentryczna, osobowość, w której samozachwyt wiedzie prym. Mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków, czym są warownie. Nie będę tego powtarzał, dlatego też chciałbym, żebyśmy, mając dotychczasową wiedzę, mogli zdiagnozować w razie potrzeby warownię samozachwytu. Warownia ta, przyjaciele, wprowadza w osobowość człowieka silny i trwały wzorzec oparty na poniższych czterech punktach. Po pierwsze, ten wzorzec opiera się na poczuciu własnej wielkości, na pułapie fantazji i zachowań. Po drugie, wzorzec ten opiera się na potrzebie podziwu ze strony innych ludzi. Po trzecie, na absolutnym braku współczucia. I po czwarte, na zdecydowanej arogancji. Warownia samozachwytu, ona wykrzywia osobowość człowieka i ta osobowość staje się dla owego człowieka bóstwem. Człowiek zaczyna wielbić sam siebie, oddając sobie w pewnym sensie boską cześć. Oczywiście jest to to nie wygląda w taki sposób, że człowiek sam sobie się kłania, czy jak ten gdzieś tam mityczny, literacki narcyz kocha swoje odbicie i tak dalej. Nie, to nie na tym rzecz polega. Chciałbym, żebyśmy spróbowali zdiagnozować tą warownię samozachwytu na podstawie objawów, które istnieją w życiu człowieka, u którego ta warownia wiedzie prym. Po pierwsze, to jest wyolbrzymienie poczucia własnej wartości na pułapie osiągnięć, talentów, oczekiwania i oczekiwania uznania niewspółmiernego z rzeczywistymi dokonaniami. Czyli pierwszym objawem to jest to, że człowiek, w którego życiu działa warownia samozachwytu, to człowiek, który wyolbrzymia poczucie własnej wartości. I dzieje się to na przestrzeni jego osiągnięć, jego talentów i oczekiwań uznania, które są absolutnie niewspółmierne do jego działań. Jest to bardzo widoczne w życiu takiego człowieka. Poprzez jego słowa, poprzez jego zachowania, poprzez jego postawy. Jest to wiecznie
w pewnym sensie pretensjonalna postawa, domagająca się jakiejś formy uznania. Drugim objawem jest, to jest pochłonięcie fantazjami, takimi fantazjami, fantazjami o nieograniczoności. O nieograniczoności własnego powodzenia, po drugie własnej mocy, po trzecie wybitnych zdolności, po czwarte własnej urody, po piąte miłości idealnej, po szóste własnej błyskotliwości i po siódme własnej władzy. A więc widzimy, że ten objaw polega na tym, że człowiek jest pochłonięty i emanuje na zewnątrz pewną formą fantazji, wyolbrzymiając, jak powiedziałem, tą nieograniczoność swoją, że jestem nieograniczony. I chciałbym, żebyśmy nie mylili tego z postawą ducha człowieka, odrodzonego z Bożego Ducha, ducha człowieka, w którym istnieje głęboka świadomość tego, że zasiada się w duchu w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem, z Bogiem Ojcem i ma się tę samą władzę, co Chrystus Jezus. Jest to zupełnie inna przestrzeń. Tutaj mamy przestrzeń dotyczącą własnego, jak powiadam, własnego, czyli opartego na własnych siłach powodzenia, opartej na własnych siłach mocy, opartych na własnych siłach zdolności, własnej urody, zewnętrznego gabarytu osoby i miłości idealnej, czyli że jest się obiektem tak idealnym, że należy być kochanym po prostu, takiej opartej na własnych możliwościach błyskotliwości psychofizycznej, czy też właśnie fantazjowanie o tej władzy, którą się posiada na podstawie własnych naturalnych możliwości. Trzecim objawem jest przekonanie o własnej wyjątkowości lub unikalności. Człowiek, który jest pod wpływem warowni samozachwytu, uważa, że jest osobą wyjątkową i unikalną. Czwarta rzecz to przekonanie, że należy zadawać się jedynie z wyjątkowymi ludźmi lub z ludźmi zajmującymi wysokie stanowiska lub pozycje. A więc człowiek działający, żyjący pod wpływem warowni samozachwytu, on jest przekonany wewnętrznie i też tego szuka na zewnątrz, jest przekonany o tym, że tylko ludzie wyjątkowi, ludzie szczególni są w stanie zrobić dla niego pewnego rodzaju życiową oprawę i takich też ludzi ów samouwielbieniowiec szuka. Piąty element, piąty objaw to wymaganie nadmiernego podziwu, czyli osoba, która jest pod wpływem warowni samozachwytu, ona wymaga, ona jest w pewnym sensie natrętna w stosunku do innych ludzi i żąda nadmiernego podziwu, chce być podziwiana. Szóstym objawem to jest przekonanie, że posiada się szczególne uprawnienia i oczekiwanie szczególnego traktowania oraz podporządkowywania się otoczenia wymaganiom tejże osoby, czyli osoba, której życiu jest wybudowana warownia samozachwytu, ona uważa, że posiada szczególne jakby predyspozycje do różnych działań i też wymaga od otoczenia, aby to otoczenie uznało te szczególne uwarunkowania, te szczególne zdolności i żeby podporządkowywało się owym zdolnościom. Rzecz następna, siódmy objaw to jest eksploatowanie, nastawianie
tak zwane eksploatowanie innych ludzi, czy takie eksploatacyjne nastawienie do innych ludzi i wykorzystywanie ich do osiągnięcia własnych celów. Człowiek działający pod wpływem tejże warowni, on uważa, że inni ludzie są pewnego rodzaju materiałem, który należy wykorzystać do różnych celów swojego życia. Ludzie dla niego nie stanowią jakby odrębnych, równych jemu bytów. Oni są do czegoś, oni są po coś. Oczywiście czasami temu towarzyszą niesamowite pobożne intencje, ale jest to ewidentne, że tak ów człowiek traktuje innych ludzi. Ósmy objaw to jest absolutny brak empatii, czyli niechęć do rozpoznawania i identyfikowania się z uczuciami i potrzebami innych ludzi. Człowiek działający pod wpływem warowni samozachwytu, on nie współczuje innym ludziom, on nie identyfikuje się z różnego rodzaju przeżyciami tychże ludzi. Słowo Boże uczy nas: śmiej się ze śmiejącymi, płacz z płaczącymi, czyli współczuj, bądź empatyczny. Tego nas uczy Bóg. Natomiast osoba działająca pod wpływem warowni samozachwytu, ona nie posiada tych funkcji, ona nie uwalnia tych funkcji. Dziewiąty objaw to częste zazdroszczenie innym lub przekonanie, że inni zazdroszczą tej osobie, czyli osoba będąca pod wpływem warowni samozachwytu to zazdrosna osoba, lub też osoba uważająca, że jej wartość jest tak wielka, że inni jej zazdroszczą tego, co ona posiada. I dziesiąty objaw to okazywanie arogancji i wyniosłości. Przede wszystkim na pułapie poznania, na pułapie informacji, która płynie z jakiejkolwiek strony. Osoba będąca pod wpływem warowni samozachwytu, ona uważa, że wie wszystko najlepiej, że cokolwiek jej się mówi, to jest mniejsze niż to, co ona sama wie. Często ludzie, którzy są w kościele, uważają, że to ich objawienia są objawieniami absolutnie kompletnymi i szczytowymi. To definiuje już w jakimś sensie jakby to co z nimi jest, i stwarza podejrzenie, że mamy być może do czynienia z warownią samozachwytu. I teraz, jeżeli wśród tych 10 elementów, które wcześniej wymieniłem, następuje, odnajdziemy w sobie lub w kimś 5 objawów, to mamy do czynienia z warownią samozachwytu i musimy zacząć inwazję w Duchu Świętym na ową warownię. Jakie demony zasiedlają warownię samozachwytu? Otóż po pierwsze jest to demon pychy, po drugie demon wyniosłości, po trzecie demon poniżenia, po czwarte demon nieprzebaczenia, po piąte to jest demon wzgardy, po szóste demon zemsty, po siódme jest to demon chciwości, po ósme demon wszeteczeństwa, po dziewiąte demon cudzołóstwa. 10 demon to fantazja. 11 to ciemność. 12 to czary i manipulacja. 2 demony współpracujące ze sobą. Następnie jest to demon kłamstwa. Następnie jest to demon humanizmu. Następnie demon obrazy. Następnie demon zdrady. Następnie jest to cały zespół duchów seksualnych. Następnie jest to demon wampiryczny, następnie jest demon oziębłości, następnie jest demon zazdrości i zawiści. 2 duchy działające w zespole. Następnie jest to demon gniewu, następnie demon złości i demon agresji. Te demony w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach
obsiadają, zamieszkują warownie samozachwytu. Jedne działają silniej, inne działają słabiej, jedne tworzą pewne grupy, inne działają w sposób indywidualny. A zatem, kiedy będziesz się rozprawiał z warownią samozachwytu, to niech ta informacja pomoże Ci w tym, aby nazwać po imieniu owe demony, i zanim będziesz wykorzeniał chore toki myślowe, to powiąż te właśnie demony, nakaż im odejść i zabroń im wracać. Przyjaciele, chciałbym, żebyście przesłuchali sobie kilkakrotnie tej lekcji, jak zresztą w każdym przypadku, to proszę, aby szczegółowo i kilkakrotnie przesłuchać tego i nie bać się diagnozować w swoim życiu warowni, ponieważ jeżeli my wywalimy z siebie cały gnój, to będziemy o wiele bardziej otwarci i o wiele bardziej drożni na przepływ Bożego Ducha. Pomódlmy się. Ojcze, ja dziękuję Tobie za każdego człowieka, który słuchał tego nauczania. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa i dziękuję Ci za to, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ojcze, ja chcę teraz, Ojcze, aby każdy człowiek, który tego słuchał, Ojcze, w tej chwili zaczął widzieć jasno i wyraźnie objawy, które działają, kiedy w życiu człowieka jest warownia samozachwytu. Ojcze, ja modlę się o to, aby ci ludzie podjęli działania i zaczęli rozbijać tą warownię, żeby zaczęli związywać te demony. Ojcze, ja teraz z tego miejsca przeciwstawiam się każdej demonicznej sile samozachwytu. Ja w imieniu Jezusa przeklinam demoniczne siły samozachwytu. Ja wykorzeniam te warownie w ludziach. Ja związuję te duchy, które tam są. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja nie zgadzam się na samozachwyt wśród ludzi. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że nie ma już ja człowieka, który narodził się z Bożego Ducha. Ogłaszam, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ogłaszam, że każdy człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, nie ma już ja. Nie ma co wielbić innego, jak tylko Ducha Świętego, który jest w nim. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.